W polskich szpitalach pod opieką lekarzy umierają kobiety, a ci lekarze w tych szpitalach zamiast leczyć i ratować życie kobiet zasłaniają się relikwiami Jana Pawła II i klauzulą sumienia. I to jest wszystko wasza wina, posłów i posłanek Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji, którzy podpisali się pod wnioskiem. I pana, panie prezesie Jarosławie Kaczyński, na którego polityczne zlecenie został wydany ten wyrok. Przestańcie nas zabijać. Przestańcie zabijać kobiety. Koniec z klauzulą sumienia. Koniec z chorą ideologią, która zabija dzisiaj kobiety. Składam wniosek formalny o włączenie do porządku obrad ustawy ratunkowej Lewicy. Wstańmy i uczcijmy. Minutą ciszy. Dziękuję bardzo, pani poseł. To nie był wniosek formalny. Dziękuję bardzo, pani poseł. Bardzo proszę, pani poseł Barbara Nowak. Słucham, panie pośle. Panie pośle, nie było wniosku formalnego. Proszę się zapisać do wniosku formalnego. Nie było wniosku, ale nie było wniosku formalnego, więc nie może być wniosku przeciwnego. Pani poseł Barbara Nowacka, Koalicja Obywatelska. Smutny to obraz parlamentu, w którym posłowie prawicy nie chcą uczcić pamięci kobiet, które umierają w szpitalach. Co wam szkodziło wstać? Jak możecie patrzeć sobie w twarz? To przez was, przez waszą politykę Polki boją się mieć dzieci.